będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria niepokalana. Opowiedzieć o swojej historii powołania, o swoim życiu, nie jest nigdy łatwo, ponieważ jest to zazwyczaj historia, która dokonuje się w sercu człowieka, a to wszystko, co dokonuje się wewnątrz, nie jest tak łatwo uzewnętrznić, nie jest tak w pełni możliwe to oddać. Dlatego chciałbym teraz opowiedzieć o kilku etapach, które mnie doprowadziły do tego momentu, do tego miejsca, gdzie się znajduję, które mnie doprowadziły do tego, że jestem teraz kapłanem w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Marii Niepokalanej oraz, że jestem wikariuszem w parafii św. Stanisława Kostki w Lublincu na Śląsku. I myślę, że wszystko zaczęło się w rodzinie, w konkretnym środowisku, ponieważ zawsze w życiu człowieka tak jest, że to, gdzie się urodził, gdzie się wychował, wpływa na jego życie i to zostaje na wszystkie lata aż do śmierci. Ja urodziłem się w małej miejscowości, w Wielkopolsce, w Krzywiniu. Mam dwójkę braci, siostrę, więc można powiedzieć, że współcześnie jest to dosyć duża rodzina. Moi rodzice zajmują się rolnictwem i sadownictwem. Jak pamiętam, od samego początku, jak byłem małym dzieckiem, chciałem zostać ministrantem i to się spełniło, kiedy byłem w pierwszej klasie podstawowej. Także myśli o kapłaństwie, o byciu księdzem też pojawiały się już od samego dzieciństwa, od, jak byłem małym chłopakiem. Pamiętam, jak bawiłem się, odprawiając Msze święte, zapraszałem swoje rodzeństwo, musieli wysłuchiwać moich kazań. Bieram także różne dziwne szmatki, które miały przypominać mi ornat, szaty liturgiczne. Ale te myśli o kapłaństwie, o byciu księdzem, później jakoś odeszły na dalszy plan i zacząłem mieć inne swoje plany na dalsze życie. I można powiedzieć, że w tamtym okresie, będąc gdzieś koniec podstawówki, może początek gimnazjum, miałem tysiąc pomysłów na minutę, jak to się mówi i tak chciałem być oczywiście rolnikiem, historykiem, leśnikiem, oraz także celnikiem, ale myślę, że najbardziej taką fundamentalnym, najbardziej fundamentalnym pragnieniem było bycie celnikiem. gdzieś zawsze mnie fascynowało praca gdzieś na granicy, spotykanie się z inną kulturą, spotykanie się z ludźmi innej narodowości, mieć z nimi kontakt. I myślę, że te pragnienie, które miałem wtedy, nie było takie bezpodstawne i bezowocne, ponieważ one gdzieś pojawiło się także w późniejszych latach i wpłynęło także, myślę, w jakiś sposób na wybór zgromadzenia. I myśli o kapłaństwie, o byciu księdzem pojawiły się z powrotem gdzieś w latach gimnazjalnych. Wtedy koledzy namówili mnie, żebym pojechał na rekolekcje powołaniowe do seminarium decyzjalnego w Poznaniu. I tak to uczyniłem, ponieważ wtedy, w tamtych latach, ponieważ pochodzę z parafii diecezjalnej, było dla mnie oczywiste, że bycie księdzem równa się bycie księdzem diecezjalnym. Innej drogi nie widziałem. I nawet pamiętam, że w czasie jednych z takich rekolekcji powołaniowych w Poznaniu był taki czas na świadectwa. I jeden uczestnik z tych rekolekcji mówił, że ma taki dylemat, że nie wie, co wybrać, czy iść do seminarium diecezjalnego, czy do zakonu, i pamiętam wtedy, że bardzo się zdziwiłem, było dla mnie to zaskoczenie, jak można mieć taki dylemat. Przecież to jest oczywiste, że bycie księdzem trzeba iść do seminarium decyzyjnego i być kapłanem decyzyjnym. Ale myśli o życiu zakonnym w późniejszym czasie także i mnie dopadły. I to za sprawą także kolegi, który mnie zaprosił, żeby pojechać do, na weekend do Franciszkanów w nie nieodległej Osiecznej, Ponieważ niedaleko mojej miejscowości także znajdują się zakony Benedyktynów w Lubiniu, Franciszkanów, nowicjat ich w Osiecznej i Filipini w Gostyniu. I wtedy z nim pojechałem na ten weekend i można powiedzieć, że od tego momentu zacząłem myśleć poważnie o wstąpieniu do Franciszkanów. Zacząłem coraz częściej jeździć na stopa, tam na msze święte zacząłem tam się spowiadać u Franciszkanów. I można powiedzieć, że od tego momentu moja droga życiowa stawała się jasna. Coraz bardziej byłem przekonany, coraz bardziej miałem to wszystko ułożone, że wstępuję do Franciszkanów, będę Franciszkaninem tutaj gdzieś w Polsce posługiwać i będę prowadzić szczęśliwe życie. Ale wszystko zmieniło się w momencie, kiedy pojechałem przez przypadek czy opatrznościowo do Poznania, i wtedy wszedłem do księgarni św. Wojciecha i zobaczyłem, pewne czasopismo, mianowicie misyjne drogi. I na tej okładce był czarnoskóry kapłan odprawiający Eucharystię gdzieś tam w Afryce. I mam te czasopismo cały czas przy sobie, przechowuję. To jest właśnie ten egzemplarz, który wtedy zobaczyłem. Można powiedzieć, że przechowuję go jako relikwie, bo właśnie w ten sposób poznałem misjonarzy oblatów Marii Niepokalanej. I dla mnie zawsze bycie kapłanem oznaczało przede wszystkim móc sprawować Eucharystię, móc dotykać Chrystusa, mieszkać z Nim pod jednym dachem, z Nim rozmawiać, o Nim mówić innym ludziom. A teraz, kiedy zobaczyłem, że można sprawować Eucharystię także gdzieś na misjach, gdzieś w Afryce, było to dla mnie połączenie wręcz rewelacyjne, że można i odprawiać Eucharystię, i być na misjach myślę, że to pragnienie, które miałem w dzieciństwie, żeby być celnikiem, pracować gdzieś na granicach, spotykać się z inną kulturą, z powrotem do mnie powróciło. Ale to, że poznałem misjonarzy oblatów w Marynie Pokalanej, nie sprawiło, że moje serce stało się spokojniejsze. Można nawet, można nawet powiedzieć, że stało się bardziej niespokojne. Ponieważ dotychczas miałem dosyć jasne plany, a odtąd miałem dylematy, ponieważ wyjazd na misję mnie fascynował. A z drugiej strony franciszkanie nadal zajmowali serce, zajmowali miejsce w moim sercu. I po pewnym czasie jednak zgłosiłem się na rekolekcje powołaniowe do franciszkanów. Już byłem spakowany, miałem wyjechać 150 km dalej od mojej miejscowości, ale rano przed wyjazdem jeszcze sprawdziłem pocztę i otrzymałem e-maila od ojca franciszkanina, który mnie informował, że jednak ze względu na warunki pogodowe, ponieważ w tamtym czasie przeszła przez Polskę sroga zima, nawałnice śnieżne, PKP się opóźniało, drogi były zablokowane, to ze względu na te warunki wszyscy uczestnicy się wycofali i że zostałem tylko ja sam. Dlatego zacząłem się zastanawiać, czy jechać, czy nie. Ale ten ojciec Franciszkanin napisał, że spokojnie, mam przyjechać, będę sam, będzie dobrze, będziemy śpiewać kolendy. No, więc postanowiłem, że jednak pojadę. Spakowałem się, pożegnałem się z mamą, zszedłem na parter i z powrotem zacząłem się zastanawiać: jechać czy nie jechać? Będę sam tam. A także osobiście nie umiem śpiewać, nie lubię śpiewać, więc perspektywa wspólnego kolędowania jakoś mnie odstraszała. Dlatego jakoś tak się zastanawiałem, aż nagle za oknem zobaczyłem, jak odjeżdża ten autobus, z którym miałem jechać, i w ten sposób. Rozpakowałem się i zostałem. I do misjonarzy oblatu w Marynie Pokalanej pojechałem na dwa dni, na dwa takie weekendy dla maturzystów w Obrze i na Świętym Krzyżu. I właśnie na tym ostatnim weekendzie na Świętym Krzyżu, który miał miejsce. Które, które odbywało się pod koniec marca. Tam podjąłem decyzję, że wstąpię do zgromadzenia misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. I to się spełniło. W 2007 roku rozpocząłem swój nowicjat na Świętym Krzyżu. I dla mnie, tak jak mówiłem, bycie kapłanem, bycie oblatem, to przede wszystkim móc sprawować Eucharystię i wyjechać na misję. I niektórym jakby, jakby się pytać niektórych, co pociągnęło ich do Oblatów, to niektórzy będą mówić, że założyciel, że znali jakiś oblatów, że praca z młodzieżą, może być misjonarzem ludowym, a mnie osobiście żadna z tych rzeczy nie pociągnęła, ponieważ Założyciela w ogóle nie znałem, zacząłem go poznawać dopiero po wstąpieniu. Misjonarka ludowa jakoś też mnie nie pociągała. Oblatów żadnych też osobiście nie znałem. To, co mnie pociągnęła i wciąż pociąga, to jest właśnie ta okładka misyjnych dróg czyli móc sprawować Eucharystię i czynić to na misjach w Afryce. I można powiedzieć, że pierwsza część tego marzenia się spełniła, ponieważ jestem teraz kapłanem, mogę sprawować Eucharystię, mogę dotykać Chrystusa, z nim mieszkać. A na tą drugą część marzenia, realizację tej drugiej części marzenia, czekam tutaj jako wikary czekając właśnie na wjazd, na misję. Mam nadzieję, że to się spełni, to się zrealizuje. Amen. Niech tak się stanie. Bóg zapłać.